taka przyszła mi do głowy refleksja, spostrzeżenie na temat Polski po pobycie na moim urlopie. Zauważyłem, że jest bardzo dużo polskich flag. Co wam się stało? Teraz wieszacie polskie flagi? Trzeba było wieszać wtedy, w latach 90., jak wszyscy chodziliście się, śmialiście się ze mnie, że była, powiesił flagę. To była jedyna flaga, jeśli dobrze pamiętam, mój znajomy mówił mi, z Wrocławia na Kudowe Słone, przejście graniczne z Czechami. To była jedyna flaga na dystansie 80 czy tam 90 km. A teraz byłem w Polsce. Gdzie by nie pojechać, na jakąś wioskę, miasto, miasteczko i tak dalej, wisi jakakolwiek polska flaga. Bo są różne polskie flagi, są i z tym, no, z banderą, to są statki na morze, jest to ta flaga, albo szachownicą polską, to jest lotnictwo. Co tam się stało? Będąc na targu, zauważyłem, że są koszulki z napisem P jak prawica. To jest od statku Kotwica narysowane P. Za takie coś kiedyś, w 90-tych latach, jakby to zobaczyła milicja, pierwsze co, pałowanie i do więzienia, do odsiadki na 20 lat. Zanoszenie tego. I co do tego, czy wieszać flagę teraz, czy kiedykolwiek, ja nie mówię, że nie, ale to trzeba było robić 20, 25 lat temu albo wcześniej. Wtedy się wszyscy wyśmiewaliście się, że powiesił flagę, no bo to jest za tym, za wolnością i tak dalej. Wow. I wam się nagle, nie wiem co wam się porobiło, przestawiło wam się tam wszystko? Flagi już żeście wywiesili. Na święta majowe wywiesicie flagi, właśnie święta majowe, a pierwszy, drugi, trzeci pozamykane wszystko. W tej chwili jakaś tam posterunek obserwacyjno-porządkowy, w skrócie POPiS, robią papierkową robotę, żebyście tak, no chyba co drugą niedzielę nie pracowali? Wow. Ale z tego co ja byłem i zauważyłem w sklepie, to tak bez 50 zł nie przychodzi do takiego jakiegoś tam marketu, czy do takiego większego sklepu, no to nie masz czym. A zarobki jakie były, takie są. Tak samo sama ta praca jest taka, z tego co słyszałem, jest no, jak to powiedzieć, wyżłobić człowieka z energii. Czyli po prostu on przychodzi z pracy, on po prostu już nie ma, ręce mu opadają, nogi mu opadają, bo albo stoi, albo coś jest na taśmie, albo gdziekolwiek i po prostu nie ma już siły na cokolwiek. Jest wypompowany po pracy. No skoro jest aż tak, to ja się pytam, no to jaki masz zarobek? No 1300, 1000 albo 1500 zł. Ja mówię, a ile tracisz czas, znaczy się pieniędzy na dojazd, bo to najbliżej mnie to by było wszystko na Wrocław, a jak nie to do Czech. No traci jakieś 400 zł, 500. No to tak 800 zł, 900 zostaje. Tak dla mnie się nic nie pozmieniało, chociaż ten posterunek obserwacyjno-porządkowy coś tam robią. Ale skoro są takie opłaty i ceny i tak dalej, to dla mnie jest minimalna płaca, według mnie, 2,5 tysiąca na rękę. Z czego ci, którzy pracują, powiedzmy, tam 5 lat w zakładzie, czy tam 10, mają zniżkę tam, powiedzmy, 5% na zakup, no chciałbym, polskiego Poloneza Karo lub kolejnej nazwy Poloneza, ewentualnie Syreny, lub polskiego Malucha, albo dużego Fiata. Ewentualnie ruszyć tą, wreszcie tą Warszawę.
Proszę, przyjeżdżają goście z zagranicy, Polacy pracują w polskich zakładach, mają dobrą płatną pracę, jeżdżą polską produkcją. A tak jak przyjechałem, dla mnie najpierwszy zakład, fabryka samochodów, to jest właśnie Skoda. Ja mam do niej dokładnie 2 godziny 45 minut do Mlada Bolesław, do fabryki Skody. Najbliższy zakład mnie. Tak samo gdzieś tam śmialiście się z Daci. Dacia robi na licencji Renówki swoje samochody. Jest. Tylko jakoś u nas tak nie można się zebrać w całości z tym wszystkim i to ruszyć. Cóż, ale no zadziwiło mnie właśnie to, że zarobki są takie niskie, a ceny w sklepach i w ogóle cokolwiek, to naprawdę trzeba było mieć no minimum te 2,5 tysiąca, ja mówię na jedną osobę, żeby to jakoś nadrobić z tym wszystkim. I wtedy by wszystko poszłoby do góry, w znaczeniu obrót byłby wszystkiego, bo każdy by miał jakiś plan, albo by sobie uzbierał, a na przykład połówkę sobie wziął kredytu z banku. Takie pół na pół. Albo coś jeszcze dokupił, coś jeszcze pomyślał. A tak to w tej chwili to co ja mogę komentować, skoro ktoś powie, nie żyjesz w Polsce i nie znasz realiów. Ja znam dobrze realia polskie. Tylko że nie znaczy to, że ktoś tam jest przy tym przy stołkach i jest tak, a nie inaczej, tylko po prostu no dla mnie jest cały czas to skojarzenie tej wypłaty ludzi, którzy pracują. Cały czas mam skojarzenia takie, był mem irlandzki ZUS i polski ZUS. Irlandzki ZUS, taki skromny domek i polski ZUS. Wiadomo, jak wygląda polski ZUS. No. Także powinni pierwsze co ściągnąć te podatki, wtedy by wszystko ruszyło. Momentalnie. No ale cóż, trzeba płacić składki do budżetu wspólnego i tak dalej. No dobrze, to sobie płaccie, tylko ja bym was prosił, żeby ten... Taki był kiedyś był taki plan, żeby rozwiązać Sejm, zostawić Senat i tak są dzisiaj województwa, tyle miało być posłów. Tam dzisiaj jest województw 7, 10, 12 i jeszcze czterech by było na wspomaganie, jak to nazwać, takich, którzy pomagają, i na czterech tych miałoby być na wschód, zachód, północ, południe, powiedzmy w ten sposób. I ten główny by tylko jeździł. Miałby takich sprawozdawców terenowych, powiedzmy. O, sprawozdawców terenowych. I wtedy by było, według mnie, doskonałe rozwiązanie, skoro Ameryka ma stany i w każdym stanie jest po jednym senatorze, jeśli się nie mylę, to w Polsce powinno być tak samo. A jeśli nie, to zostaje senat i koniec i kropka. Bo jest tak rozrośnięta ta administracja wszem i wobec, że to jest dla mnie już nie do przemyślenia z tym wszystkim. Nie pójdziesz to załatwić tu, tam, papierek i papierek i papierek. No widzę właśnie, że tutaj już ten mój prom przypłynął. Odprawa jest dopiero za 15:07 jest dopiero odprawa. I ludzie w Polsce tak jeszcze no niby ta poprawa jest, niby ciut lepiej, albo to słowo ciut jest takie aż wielkie,
Z tym, że brakuje takich wykwalifikowanych pracowników albo takich osób jak ja w Polsce, którzy mają duże pojęcie w jakiejś tam dziedzinie, jakiejś tam branży i mogliby pracować. Z tym, że pracodawca chciałby pewnie cisnąć, ile się da, żeby on miał zarobek. A człowiek, który pracuje, żeby był urobek, czyli był urobiony, a nie zadowolony. I pytałem się takiej jednej osoby, to mi powiedziała, że ci, którzy skończyli gimnazjum i te inne jeszcze tam szkoły, nie radzą sobie. Potrzebują osobę, która przyszłaby na stanowisko pracy i podjęła się tej próby i pokazała lub im wytłumaczyła, o co chodzi, nie wiem, tam na taśmę, czy gdzie tam trzeba wytłumaczyć. No dobrze, czyli ja bym musiał kogoś uczyć albo douczać, samemu zaczerpnując wiedzy z książek, nie ustnej, tylko z książek. No ale za to się płaci niestety. To nie jest takie, że się przyjdzie, będzie się robić 8 godzin, bo się bierze też odpowiedzialność za tą drugą osobę. Jak ją nauczysz, tak będzie robić, żeby sobie czegoś tam nie było jakiegoś zdarzenia przypadkowego. No ale wszyscy myślą, że to jest za darmo, bo to takie jest nienauczone, że ma przyjść i ma robić, o, bo się uczył i tak dalej. A on tego nie rozumie do końca. To jest wiedza tylko książkowa, nie teoretyczna. Może w ten sposób. Ale cóż, przed nami jest jeszcze wszystko. Można to wszystko jeszcze naprawić, przemyśleć. Albo zrobić kilka rzeczy, które się chce, które się planuje i nie czekać na to, aż ktoś przyjdzie i będzie, prawda, gratulował czy coś podobnego. Po prostu robić swoje, aż pewnego dnia przyjdzie coś i człowiek pomyśli sobie w środku, w sobie, tak, było warto zacząć. Więc zacznijcie robić coś swojego, co lubicie, co was napędza pozytywnie. Choćby była to największa rzecz. Nie wiem, wyprawa gdzieś tam. Zacznijcie to robić od dziś.